Nie mogę też nie zadać, wiesz, nie nawiązać do tematu ostatnich wyborów Mistera Polski. Dlaczego ty zdecydowałeś się odciąć od tego wszystkiego? Ponieważ tak jak powtarzam cały czas, postanowiłem iść w kierunku swojego imienia, nazwiska, tworzyć teraz profil swojego wizerunku jako Rafał Maślak, jako osoba medialna, jako juror w programie, jako osoba, która zaczyna inne projekty. Konkurs Mistera będzie się odbywał co roku i ja już na to nie mam wpływu. Za rok będzie kolejny, będą mnie porównywali, będą pytali się, jaki jest, i tak będzie zawsze, 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 więc mnóstwo ludzi, którzy na przykład kobiet, które wygrywały w tego typu konkursach, jakby też już się odcięły od tego, prawda? I tworzą zupełnie inną markę.